Halo, halo, dzień dobry. Witam Państwa w dodatkowym odcinku podcastu Literatura ze Środka Europy, ale odcinku realizowanym w cyklu Pociąg do Literatury. Dzisiaj taka mała stacja, gdyż sam przyjechałem do biblioteki na warszawskiej ulicy Koszykowej, do Biblioteki Koszykowej. A to dlatego, że w Koszykach się odbywa festiwal komiksu, o którym wspominaliśmy w ostatnim odcinku. I razem ze mną jest dzisiaj pan Marcin Kowalski, który ten festiwal tutaj organizuje. Czy dobrze mówię? Tak, jestem jedną z osób, które przy tym festiwalu pracują. Dzień dobry. No i postanowiłem zajrzeć do pana Marcina, żeby trochę nam opowiedział o tym, co się będzie w ramach tego festiwalu działo, ale także, żeby zapytać, jak to jest, że komiksy pojawiają się w bibliotece? No bo jak ludzie myślą biblioteka, to myślą kategorią takich, no powiedzmy, klasycznych książek, niekoniecznie komiksów. Czy w takiej uznanej instytucji, jaką jest Biblioteka Koszykowa, jest też część komiksowa? Są komiksy u państwa? Jak najbardziej. No, nasza biblioteka jest biblioteką główną województwa mazowieckiego, więc otrzymujemy egzemplarz obowiązkowy. Więc teoretycznie powinniśmy mieć wszystko i wszystkie komiksy. I większość otrzymujemy od wydawnictw, także my już posiadamy ponad 4000 komiksów w naszych zbiorach, także jest na parterze w czytelni imienia Czerwiowskiego specjalna część z regałami poświęconymi wyłącznie komiksom, oddzielona, można sobie tam spokojnie usiąść na fotelach i poczytać. Ale to ja dopytam, ale to jest tak, że te 4000 komiksów to leży w tej czytelni? Nie, czy część jest w magazynach? Stoją sobie na regale wszystkie. Wszystkie są dostępne? W magazynach mamy zapasy, to znaczy jeśli mamy wznowienia, wydanie drugie, trzecie, no to pierwsze wydanie idzie do piwnicy, a drugie nowsze stoi na regale. Ale poza tym wszystkie są pod ręką. Czyli to jest taka w ogóle niesamowita sytuacja, że nawet nie trzeba zamawiać tych książek, tylko po prostu można sobie przyjść podejść, i poczytać. Usiąść, wybrać i poczytać. Tak. No to tak. Warszawscy fani komiksu zapraszamy na koszyki, bo tutaj zapraszamy wszystko jest. Serdecznie. No właśnie, a ten festiwal komiksowy, bo to jest festiwal komiksu, jak to się nazywa? Festiwal, tak? Tak. To jest festiwal komiksu, ma tytuł Comics Out. Taki tytuł nieco przewrotny. Dlaczego taki tytuł? Jaka w ogóle idea za tym festiwalem stoi? Trochę zaczepny, trochę nawiązujący do coming outu, no bo to jest wyjście komiksu z szafy do ludzi, takie pojawienie się komiksu, także rynek komiksowy się rozwija, jednakże jeśli chodzi o ilość czytelników, to mogłoby ich być więcej i próbujemy zachęcić do czytania komiksów, szczególnie właśnie osoby, które czytają książki i po komiks z jakichś względów po prostu nie sięgają, nie spróbowały tego. Wydaje mi się, że warto spróbować dać szansę kilku, chociażby tym najbardziej popularnym egzemplarzom i można zmienić nastawienie. I w zasadzie to jest taki nasz cel, żeby jednak namówić osoby, które nie sięgnęły po komiks, żeby po obejrzeniu jakiegoś naszego spotkania zaciekawić się czymś, zobaczyć ze 2-3 komiksy i myślę, że to może coś zmienić. No bo pewnie to jest tak, że funkcjonuje komiks w takiej najszerzej rozumianej przestrzeni publicznej jako coś takiego totalnie zabawowego, ale to mniej więcej tak jakby powiedzieć, że cała literatura to są tylko kryminały na przykład, albo tylko sensacja, albo tylko jakieś romanse, a to rozumiem pewnie w komiksie jest, znaczy ja wiem, bo czytam McClouda, jest dużo więcej. Tak, dokładnie. Ciągle jest takie skojarzenie komiksu z literaturą dziecięcą, a tak nie jest. Oczywiście jest bardzo duży zasób literatury dziecięcej w komiksach również, ale jest też literatura dla dojrzałego czytelnika, jest tam sporo bardzo ambitnej literatury i po prostu trzeba wiedzieć, czego poszukać. Ten sam cel dotyczy bibliotek. Też chcielibyśmy, żeby bibliotekarze, którzy biblioteki, które nie mają tak jak my egzemplarza obowiązkowego, bo my po prostu wszystko dostajemy, a inne biblioteki muszą sobie kupić, podjąć jakąś decyzję, coś wybrać. To tu chcielibyśmy pomóc, powiedzieć coś więcej o komiksach, żeby jednak poza tymi książkami były też i komiksy, żeby bibliotekarze wiedzieli, co wybrać, co warto mieć na półce, co trzeba mieć na półce z komiksu. Mam nadzieję, że tutaj także będziemy mieli do zaproponowania jakąś ofertę. Planujemy przygotować jakąś taką listę, najważniejszą setkę najważniejszych komiksów, które trzeba mieć w bibliotece. Coś w tym stylu może zrobimy podczas festiwalu. Może to też zadziała. Super, to byłoby coś bardzo fajnego. To mówię jako taka osoba, która bardzo komiks docenia. Mało go czyta właśnie dlatego, że nie wiadomo dlaczego, bo czytam literaturę. Ale też wiem z doświadczenia, jak dobrze działają takie różnego rodzaju setki różnych książek, setka najlepszych książek Europy, setka najlepszych książek BBC na przykład, ale ludzie na to zwracają uwagę i gdzieś to jakoś popularyzuje. Sam fakt, że no, uznana instytucja coś takiego wypuści, to świadczy, że to nie jest coś gorszego, tylko jest to coś, co też jest jakąś formą literatury. Można czytać to przecież tak samo. Tak.
Tak, no, komiks tak samo składa się z wielu gatunków. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc to nie jest tak, że wszystkim kojarzy się komiks z literaturą superbohaterską na przykład. No ale to też jest tylko jeden z gatunków. Można znaleźć dla siebie reportaż, można znaleźć powieść, można znaleźć wspomnienia, wszystko można znaleźć w komiksie. No dobra, to powiedzmy dwa słowa o festiwalu może, bo to jest taki festiwal, który jest dosyć rozłożony w czasie, prawda? To nie jest dwa dni, tylko to jest chyba, on jest do końca listopada, dobrze pamiętam? Jest bardzo rozłożony w czasie i może uda się go w ogóle nie kończyć. To znaczy, jeśli będziemy mieli dobry odbiór, to on trwa do końca listopada, ale może potem będziemy mieli po prostu jedno spotkanie w miesiącu w cyklu. Może to tak zostanie, zobaczymy. Taki mam plan. A to jest bardzo dobra wiadomość, bo to nie tylko dla osób, które mieszkają w Warszawie, bo w tej chwili no, to jest impreza dużo łatwiejsza w odbiorze dla osób, które są stąd. Ale jeżeli ktoś bywa w Warszawie, to wtedy zawsze może sobie sprawdzić, czy akurat w danym czasie coś takiego się nie odbywa. No i spotkania są też streamowane, więc jak nie można przyjść, to można zobaczyć. Spotkanie już było, można je obejrzeć, wyszło bardzo ciekawie. Odwiedził nas właśnie Rafał Skarżycki i Przemysław Truściński, to już takie sławy komiksu. I to była bardzo ciekawa rozmowa. I te rzeczy są do obejrzenia na Państwa kanale YouTube'owym, czy na Facebooku, czy na jednym kanale YouTube? YouTube'owym Biblioteki na Koszykowej, na stronie Biblioteki na Koszykowej. Tak. Linki znajdą Państwo oczywiście w opisie odcinka. No dobrze, to co jest, bo dzisiaj jest sobota, to jest, proszę Państwa, zimowa sobota, gdyż jak docierają teraz tutaj pod bibliotekę, to cała ulica Koszykowa jest zasypana śniegiem, bo kręcą film. I najbardziej niesamowite dla mnie było to, że jak tam wszedłem, to tam jest jeszcze ustawione jakieś filtry, które dają takie światło i się poczułem w jakimś styczniu. No to w ogóle niesamowite. Ale przeszedłem przez zimę, ale jesteśmy jednak pod koniec października. Co najbliżej będzie? W najbliższy wtorek mamy spotkanie poświęcone redakcji oraz tłumaczeniu komiksu. Przyjrzymy się takiej pracy na zapleczu komiksu. Co trzeba zrobić, zanim ten komiks trafi na półki w sklepach? Fascynujący temat. Prawda? Że to jest coś na temat, czego mało wiemy, a jednak bez pracy tych ludzi no, nie byłoby dobrego komiksu, więc myślę, że warto ich uhonorować, spotkać się z nimi, porozmawiać. No i sam jestem ciekawy, co nam opowiedzą. Ja też niewiele wiem na ten temat. W ogóle układając plan festiwalu, zastanawialiśmy się bardziej nad tym, czego nie wiemy, niż to, co wiemy, bo to też dla nas nauka jest. Także zobaczymy. Dla mnie niesamowite było to, jak ostatnio słuchałem audycji w takim podcaście Orbita Literacka i tam Jagoda Gawliczek rozmawiała z twórcą komiksów, rysownikiem właściwie, którego nazwiska niestety nie pomnę, ale on zrobił rysunki na przykład do opowieści kanterberyjskich i on opowiadał, to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ile czasu zajmuje pokolorowanie planszy. Ja sobie nie zdawałem sprawy, bo człowiek sobie wyobraża, że to się tak robi odręcznie, jakoś automatem się coś wlewa, a jak on opowiadał, jak to jest pokolorować cały komiks, to wychodziło jakieś miesiące pracy takiej czysto technicznej, polegającej na wypełnianiu farbką przestrzeni. Coś niesamowitego, więc bardzo będę ciekaw tego spotkania. Jak powiedzieliśmy, najbliższe to będzie kiedy? Bo mówimy 24 październik, czyli najbliższy wtorek, ale jak Państwo to będziecie słuchać innego dnia, no to 24 października, ale będą też w online. Ale zapraszamy na żywo. Tak jest. Następny będzie kiedy? Potem mamy piątek, 27 października. Jest to spotkanie, gdzie będzie pokaz filmu w Centrum Komiksu, czyli jest to dokument o jednym z najstarszych, największych sklepów komiksowych w Polsce. Będziemy po filmie rozmawiać właśnie z Kubą Pietrasikiem, który sklep prowadzi, oraz z Maciejem Bierutem, czyli reżyserem filmu, a rozmowę poprowadzi Kaja Klimek, która również dużo o komiksie opowiada, promuje i nas tutaj wsparła, przyłączyła się do nas. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe z wielu względów, zarówno ze względu na komiks, jak i na film. Jedziemy dalej? Tak, jedziemy dalej, no pewnie. 31 października, wtorek, to jest spotkanie, na którym będziemy rozmawiać o współpracy autora scenariusza z rysownikiem. Jak to wygląda? To jest w ogóle fascynujące, bo to jest temat, który kiedy ostatnio nagrywaliśmy odcinek o McCloudzie, to mieliśmy bardzo różną perspektywę z koleżanką Zanią, gdzie o tym rozmawialiśmy, na ile ten wątek był poruszony przez McClouda. Ja uważam, że był, a Ania uważała, że był tylko zarysowany, nie był w ogóle poruszony, więc fantastycznie, że w ogóle ten wątek taki się pojawia, rysownik, scenarzysta. Tak, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, a to zaczęło się od biblioteki i od kwestii, gdzie stawiać alfabetycznie książkę, komiks mającą dwóch autorów. To jest złoto, prawda? To jest cudowne pytanie, tak. Interesuje nas to, jak pomysł zostaje przeniesiony na papier. Jak się dogadują te dwie osoby, jak ten styl rysunku odpowiada stylu opowiadania. Czy komiks jest takim
efektem pośrednim tych dwóch osób? Wychodzi coś po środku, czy jednak ktoś tutaj dominuje bardziej? Jak to wygląda? Jak bardzo scenarzysta wpływa potem na te rysunki? Czy w ogóle nie wpływa? No to są takie rzeczy, o których chcielibyśmy porozmawiać. Będą z nami wtedy pan Mariusz Pitura i Antoni Serkowski oraz pan Daniel Odija i Wojciech Stefaniec, ostatnio dosyć znane nazwiska. Myślę, że będziemy mieli tutaj wiele ciekawych informacji. Potem 17 listopada będziemy rozmawiać o komiksie w nowych mediach. Naszymi gośćmi będą wykładowcy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, którzy również się przyłączyli do organizacji festiwalu. I tu się dowiemy o tym, jak komiks się przenosi na tablety, na laptopy, jak staje się trójwymiarowy, jak zaczyna działać w inny sposób i będziemy się znać, w jakie strony to może pójść. Czy to jest już będzie animacja, czy to będzie gdzieś w połowie drogi, jak to będzie wszystko grać. Także to może być ciekawe, ale tutaj już więcej nie powiem, bo wszystko na ten temat wiedzą goście, którzy dopiero o tym opowiedzą. Ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy jakiś czas temu usiłowałem czytać taki komiks, który jest trudno dostępny w Polsce. On jest w wersji angielskiej. I okazało się, że istnieje tylko w wersji elektronicznej, albo głównie w wersji elektronicznej, bo w wersji papierowej osiąga jakieś absurdalne ceny rzędu kilkuset dolarów. I okazało się, że pobrałem sobie ten komiks, ale można go czytać albo w postaci takiego PDF-a, czyli po prostu tak, no mam obrazek PDF-owy na komputerze i sobie go przesuwam. Ale także firma, która to przygotowała, która ta firma nazywa się, zaraz zajrzę tylko do telefonu, bo mam specjalną ich aplikację do czytania komiksów. Firma się nazywa Dark Horse. Zrobiła to w taki sposób, że w ramach aplikacji jest możliwość czytania komiksu tak, że te kadry są dostosowane do telefonu i można go tak jakby przewijać, nie wiem jak to ująć, w ramach sekwencji kadrów. Bardzo to jest ciekawe rozwiązanie formalne, więc bardzo będę ciekaw tego spotkania też, jak się dowiemy, bo teoretycznie to jest jedno medium, tutaj zyskuje nowy wymiar, ale wtedy pytanie, czy to jest film, czy to komiks, no czy właśnie. Animacja. No właśnie. Ja to niestety jestem bardziej zwolennikiem papieru i te rzeczy... Dlaczego niestety? Ja też jestem zwolennikiem papieru. Może to jest kwestia wieku. No my jesteśmy młodymi ludźmi oczywiście, ale są młodsi. Ale trochę trudno mi sobie wyobrazić to właśnie, co będzie dalej, więc to będzie dla mnie ciekawe z tego względu też, że jakoś nie za bardzo się w tym orientuję, więc to będą dla mnie nowości. Następne spotkanie to będzie nasz, mam nadzieję, hit 14 listopada, spotkanie z wydawcami. O tym, jak wygląda rynek wydawczy komiksów, jak to może będzie wyglądać w przyszłości i jak to się zaczęło. To spotkanie również poprowadzi Kaja Klimek, a będą z nami Paweł Timofiejuk, Szymon Holzman, Bartłomiej Rabiej, Kuba Pietrasik oraz Radosław Bolałek z wydawnictwa Hanami. Ponieważ będziemy też chcieli, jeszcze nie mamy, ale chcemy zrobić spotkanie o mandze, która się bardzo szybko rozwija i zdobywa rynek. Także tu będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, co myślą wydawcy, że będzie się działo, co planują robić, czego się obawiają, więc tu będzie rozmowa o wszystkim w zasadzie. Fascynująco brzmią te tematy rany. Znaczy całe szczęście, że jest wersja online'owa, bo no nie wiem, nawet to jest taki bolesny moment dla kogoś, kto mieszka w okolicy, ale wie, że po prostu nie będzie miał czasu na to wszystko, ale dobrze, da się obejrzeć. Zawsze można obejrzeć. No fajne jest to, że właśnie jak się spotykamy, rozmawiamy z wydawcami, tu muszę naprawdę bardzo podziękować wszystkim wydawcom, którzy po prostu się do nas przyłączyli od razu. Wystarczyło zacząć rozmowę, fajny pomysł, jesteśmy z wami, robimy. No inaczej by nic z tego nie wyszło. Każda rozmowa powoduje, że przychodzi nam do głowy temat, na który warto porozmawiać. Wydawcy natychmiast potrafią rzucić kilka nazwisk osób, które na ten temat coś nam opowiedzą. Szukamy i próbujemy się umówić, więc mam nadzieję, że to się rozciągnie w czasie i że będzie tego więcej. Już jest kilka spotkań, które właśnie dogrywamy. Spotkanie o mandze. Będzie jeszcze kilka spotkań w innych bibliotekach. Odezwały się też inne biblioteki, które współpracują z nami. Będziemy organizować te spotkania w innych miejscach, równolegle. Ale w Warszawie, czy także poza Warszawą? Na razie Warszawa, ale mamy też plan pojawienia się we Wrocławiu. Współpracują z nami już, jest sobie grupa dyskusyjna komiksu Wykolejeni, która jest z Wrocławia, która się do nas też przyłączyła. Będą organizować spotkanie i coś na ten temat będzie. Także fajne jest to, że są jakieś głosy, że komuś się coś podoba, jak ktoś się chce przyłączyć, zapraszamy, robimy inne spotkanie w innym miejscu, dodajemy je do naszego festiwalu, promujemy i rozmawiamy o komiksie, ile się da. To super, bo wydaje mi się, że to jest też taka sytuacja, w której to jest medium, które ma moim zdaniem bardzo aktywnych i wiernych takich swoich czytelników, ludzi, którzy w ramach tego fandomu funkcjonują, ale jednocześnie ma chyba poczucie, że jest małą wspólnotą i bardzo, rozumiem, aktywnie pracuje nad tym, żeby się poszerzyć, żeby dotrzeć też pokazać do mnie, innym, prawda? Żeby dotrzeć, prawda? Tak. I tutaj właśnie jest taki pomysł związany z mniejszymi bibliotekami.
Jeśli byśmy zainteresowali komiksem bibliotekarzy pracujących w mniejszych, skromniejszych bibliotekach, to bardzo często jest tam tak, że przychodzi czytelnik i pyta panią bibliotekarkę, pani Małgosiu, co pani dzisiaj poleca, co mógłbym sobie przeczytać. I jeśli bibliotekarze będą wiedzieć coś na temat komiksu i co jakiś czas podrzucą też komiks, to jest to metoda na poszerzenie odbiorcy, dotarcie do kogoś, kto jeszcze po ten komiks nie sięgał. Ale najpierw musimy dotrzeć do bibliotekarzy, także mam nadzieję, że to się uda. To może trzeba jakiś centralny zarząd bibliotek, funkcjonuje coś takiego? Jest coś takiego? Jest jakaś centralna instytucja, która grupuje polskich bibliotekarzy? No my jesteśmy Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego i skupiamy się na razie na Mazowszu. Aczkolwiek będę szczęśliwy, jak się uda ogarnąć Warszawę. Może małymi krokami. Nie, bo ja chciałem zaproponować, żeby takie cele roczne wyznaczyć, że każdy musi przeczytać McClouda. Jak już każdy przeczyta McClouda, to już będzie dla mnie wszystko jasne. Nie bardzo wierzę, że ta książka może nie zmienić. Pytanie, jak bardzo zmieni człowieka, ale że nie zmieni, to nie wierzę, że ta książka nie zmieni niczego w postrzeganiu komiksu. Wydaje mi się, że to jest kwestia trafienia z dobrym pierwszym komiksem do odbioru. Zorientowania się, co kogoś interesuje i dania czegoś w tym stylu, żeby załapało. I chyba zapomnienia tego, co się myślało o komiksie, kiedy patrzyło się po prostu na komiksy czy z superbohaterami, czy jakieś komiksy, niektórzy starsi ze świata młodych. Rzeczy, które były dawno, które oglądaliśmy jako dzieci i które po prostu, no w tej chwili nie wiem, czy by nam się podobały, ale na pewno sama forma oferuje dużo więcej, gatunek jak taki. Tak, tak, no w zasadzie nie ma ram tak jak i powieść tak naprawdę. Wszystko można zmieścić w komiksie, także jest to coś, czemu warto się przyjrzeć, co warto dodać do swojej lektury. Więc my bardzo, bardzo zapraszamy, to znaczy mówię my, bo tutaj zaprasza pan Marcin, zaprasza drugi Marcin oraz zdalnie zaprasza też z pewnością Ania. Zapraszamy do udziału w Festiwalu Komiksu czy na żywo, tutaj w bibliotece na Koszykowej, czy zdalnie, wygodnie, na fotelu, ale też wtedy w ramach Festiwalu Comics Out. Zapraszamy serdecznie. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.